Zaczynał w zespołach rockowych, które sam zakładał jako uczeń starachowickich szkół. Janusza Radka kojarzymy przede wszystkim jako wokalistę, kompozytora i autora tekstów, który ma niesamowity o bogatej skali głos. Od roku 1999 często występuje w spektaklach teatralno-muzycznych. Jego dyskografia to 12 płyt. Ale mało kto wie, że Janusz uwielbia biegać. Dlaczego? Biegam przede wszystkim dla górnej części ciała, czyli czaszki. Śmieję się, ale ja w ogóle nie biegam w żadnych biegach, startach i tak dalej, więc nie biegam z ludźmi, biegam sam. Nauczyłem się tego gdzieś 6 lat temu, nauczył mnie mój kolega gitarzysta, mąż mojej menażerki. I zauważyłem, że to jest bardzo ciekawy czas bycia ze sobą, w takiej formie bardzo kontemplacyjnej. Trzeba mieć dobry zegarek, żeby w pewnym momencie, jak się człowiek pogubi po lesie, żeby wcisnąć, iść po śladach i wracasz tą samą trasą. Doskonale człowiek wypoczywa. To oprócz tego, że jest ruch i inna przemiana materii, a szczególnie dla 50-latka jest to bardzo przydatne, to jest to również dla bycia z samym sobą i przemyśliwania różnych rzeczy, które się wczoraj działy, tak żeby się dzisiaj lepiej jeszcze działo. Dlatego, jak przyznaję, w pewnym momencie przekroczył granicę rozsądku i biegał dużo za dużo. Biegam przede wszystkim dla górnej części ciała, czyli czaszki. Śmieję się, ale ja w ogóle nie biegam w żadnych biegach, startach i tak dalej, więc nie biegam z ludźmi, biegam sam. Nauczyłem się tego gdzieś 6 lat temu, nauczył mnie mój kolega gitarzysta, mąż mojej menażerki. I zauważyłem, że to jest bardzo ciekawy czas bycia ze sobą, w takiej formie bardzo kontemplacyjnej. Trzeba mieć dobry zegarek, żeby w pewnym momencie, jak się człowiek pogubi po lesie, żeby wcisnąć, iść po śladach i wracasz tą samą trasą. Doskonale człowiek wypoczywa. To oprócz tego, że jest ruch i inna przemiana materii, a szczególnie dla 50-latka jest to bardzo przydatne, to jest to również dla bycia z samym sobą i przemyśliwania różnych rzeczy, które się wczoraj działy, tak żeby się dzisiaj lepiej jeszcze działo. Dzisiaj wciąż uprawia bieganie, zachęca do tej aktywności innych. Przy tej okazji wymyśla nowe projekty muzyczne, które później realizuje. Może następnym razem zdradzi nam w muzykalnościach przepis na swoje ulubione, energetyczne, ale zdrowe danie.